Aha, mała. Chyba ci bąbelki stają. Myślałem o łóżku z nią, ale chyba lepszy byłby związek. No nie wiem, no obniżyłem jej czynsz. Sami zobaczycie. I... Ej, ona jest. Już poszła się... Ojeju. Z nią to nie wytrzymałem. Totalnie po prostu masakra. To jest taka tragedia, że... No siemalasko, gdzie jesteś? Co mówiłem, że ten... Że tutaj mieszkasz, ale za to się... No... Będziemy love. Jak to musiałaś iść? Gdzie? No dobra. Ale pamiętaj, że u ciebie dzisiaj w pokoju. No bo u mnie dzisiaj jest... bałagan. Więc dzisiaj się będziemy love ciać. No tak, oczywiście, obniżę ci czynsz o 200 zł. No, ale to wiesz, cały miesiąc i obniżam o 400 zł czynsz. Dobra? Ej, ale słuchaj, no, masz 26 lat. No, wiesz, nie musisz się martwić niczym. No. O, jak dobrze z takimi dziewczynami. Ale ona ma... zasoby. Jest po prostu zajebista. Ej, albo w sumie z nią być normalnie w związku, a nie tak wykorzystywać. Pewnie by było lepiej. Muszę chyba to wypróbować. A i oczywiście dokupić do jej pokoju lepsze łóżko. No bo niestety to łóżko to jest... Ojej, totalna tragedia. Potem bolą plecy. I potem trzeba się napić piwa, no... Jesteś. No to na co czekasz? Dawaj na parter.